Łaskawa mi pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy zgodnie z Książeczką z Biblią na co dzień, jest to fragment wyjęty z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału drugiego. Wsłuchajmy się w to, co Paweł pisze od wiersza pierwszego. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć więc wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My zatem głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy zatem, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, a co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Panie, dzięki Ci za to, że Ty znalazłeś taki sposób, aby w swojej mądrości powiedzieć nam o tym, jak bardzo nas kochasz. Dzięki, Panie, że w swojej mądrości posłałeś swojego Syna. I dzięki za to, że On umarł i zmartwychwstał, abyśmy w Nim mieli nadzieję i nowe życie. Dzięki też i za Twoje słowo, Panie, i prosimy Ciebie, abyś mocą swego Ducha przyznał się do słuchania, do rozważania tego słowa. Powierzamy się Tobie w mocy Twego Ducha. Amen. Bardzo dobrze nam tu być. Cieszymy się, że znowu możemy gościć u Was w Jaworniku i spędzić troszkę czasu. Dziękujemy za tą możliwość, mam nadzieję nie ostatnią. Także bardzo jest nam miło i tym bardziej jest to dla mnie wielki przywilej, wielki dar, że mogę także dzisiaj dzielić się z Wami Bożym Słowem. Zawsze tak jest, jak pojawia się jakaś osoba z zewnątrz, no można się zastanawiać, co też powie, jak też powie, czy będzie to dobre kazanie, czy niedobre kazanie. No właśnie, co to znaczy dobre kazanie? Gdybyśmy mieli dokończyć takie zdanie, dobre kazanie jest wtedy, gdy... O czym byśmy pomyśleli? Co byśmy powiedzieli? I zamiast czekać teraz na to, co wydarzy się za chwilę, proszę zatrzymaj się na moment przy tym i spróbuj jednak uzupełnić to zdanie. Dobre kazanie dla mnie to takie, które... Amen. Właściwie. Bardzo dobrze, jasne, pomyśl nad tym. Co to dla Ciebie znaczy? Bo być może dla wielu z nas to są różne rzeczy. Albo czasem nawet się nad tym za bardzo nie zastanawiamy. A przecież od tego zależy nasze nastawienie. Po wyjściu z domu do kościoła przecież. Od tego zależy, w jaki sposób spędzam nabożeństwo. Czy rozumiem, że dobre kazanie zależy także i ode mnie, w sensie od uczestnika,
od tego, czy przychodzę z otwartym sercem, czy modlę się o to i proszę Pana Boga, aby to było dobre kazanie dla mnie. Drodzy, pytanie to, jakie kazanie zasługuje na miano dobrego, zasadne jest nie tylko w kontekście dzisiejszego fragmentu, po prostu dobrze jest o tym zawsze pamiętać. Sięgając wstecz, kiedy jeszcze byłem w takich latach młodzieńczych, pamiętam doskonale jedną rozmowę pod kościołem w Ustroniu, gdzie znajoma mojej babci mówiła, że dzisiaj to było dobre kazanie, bo było bardzo dobrze słychać. I trudno się z tym nie zgodzić. No nawet najlepsze kazanie, jeśli jest źle nagłośnione, to będzie kiepskie kazanie. Także rzeczywiście mamy pewnie różne definicje tego, co to znaczy być, mieć czy słyszeć dobre kazanie. Natomiast trzeba powiedzieć, że apostoł Paweł był mistrzem wszelkiego rodzaju przekazu. Czy to pisanego, czy dyktowanego, czy też mówionego. I no dnia dzisiejszego wielu ludzi podziwia ten kunszt, te zdolności apostoła Pawła i stawia je za wzór, jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności, logiczną argumentację. Mimo tego przybycie apostoła Pawła do Koryntian było dla Pawła wyzwaniem strasznym. I patrząc na to, co sam pisze, nie wydaje się to określenie zbyt przesadzone. Słyszeliśmy przed chwilą, z jaką trwogą, z jaką obawą przybywa do Koryntu. Co się takiego stało? Dlaczego dla apostoła Pawła jest to tak trudny czas? Dlaczego tak bardzo to przeżywa i dzieli się poczuciem własnej słabości, niepewności, onieśmielenia? Sądzę, że przyczyną było pytanie, co to znaczy dobre kazanie. Myślę, że apostoł Paweł chciał wygłosić w Koryncie naprawdę dobre kazanie. Ale to oznaczało, że będzie musiał mówić zupełnie inaczej i o innych rzeczach, niż mówił do tej pory. Otóż warto pamiętać, że zanim Paweł pojawił się w Koryncie, odniósł kaznodziejską klęskę. Dlaczego? Dlatego, że wygłosił perfekcyjne kazanie na Areopagu w Atenach. Majstersztyk. Pod względem treści, formy, zastosowanych przykładów, odniesień do historii, ale też i odniesień do największych wartości słuchaczy. Jeśli chcesz przeczytać doskonałe kazanie, polecam 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Niestety, kazanie to pod względem efektów było najgorszym ze wszystkich, jakie Paweł kiedykolwiek wygłosił. Czytamy o tym, że jedni zaczęli szydzić, inni powiedzieli, że posłuchają Pawła innym razem, co znaczy po naszemu chłopie, idź do chałupy, bo strasznie pan zolisz. Nie chcemy cię więcej słuchać. Taki był odbiór. Takie było to perfekcyjne kazanie na Areopagu. I nie wiemy, co wydarzyło się między Atenami a Koryntem. Bibliści natomiast zauważają, że w samym Pawle po tym doświadczeniu zaszła ogromna zmiana co do rozumienia, czym jest dobre kazanie, i łączą to właśnie z przemówieniem Pawła na Areopagu w Atenach. Argumenty, słowna ekwilibrystyka, nic się nie zdaje i nie jest potrzebna w kontekście zbawienia słuchaczy. Apostoł Paweł zrobił wszystko, co mógł, aby to kazanie pod każdym względem było świetne i aby mogło przekonać ludzkimi argumentami słuchaczy. I chociaż kilku uwierzyło, to na tle całych Dziejów Apostolskich jest to rzeczywiście wyjątek. Paweł odczuł boleśnie, że siła dobrego kazania nie leży w mądrości ludzkiej, ale dobre kazanie to takie, w którym objawia się
Duch Święty i moc. A żeby tak było, to dobre kazanie musi być, jak twierdzi Paweł w pierwszym i w drugim liście tego listu do Koryntian, musi być oparte na krzyżu Jezusa Chrystusa. I drodzy, to jest powód lęku apostoła Pawła najprawdopodobniej. Dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł wie, że dobre kazanie to takie, w którym działa Duch Święty. A jeśli Duch Święty działa, to działa w taki sposób, aby poruszyć słuchaczy. I niestety nie zawsze to oznacza, że będzie to miód dla ich serca, dla ich uszu. Ale czasem może to oznaczać, że takie zwiastowane Boże Słowo będzie jak miecz obosieczny, który musi przeniknąć wszystko, co w nas, nasze serca, nasze myśli. To jest takie słowo, które Duch Święty używa po to, aby wyprowadzić nas z naszej bezpiecznej strefy komfortu. Z takiej strefy, która przekonuje nas do tego, że w zasadzie nic nie muszę robić. To, co jest i to, jak to wygląda, jest dokładnie takim, jaki ma być. Do niczego Bóg mnie dzisiaj nie zobowiązuje. Nic mi dzisiaj nie każe układać, nie każe mi, czy też nie pragnie, abym na nowo układał wartości, priorytety swojego życia. Nie każe mi przyglądać się sobie samemu, ani też relacjom, które mam. Nie każe mi weryfikować mojego języka, mojego nastawienia do drugiego człowieka. Wystarczy przyjść, posłuchać i iść do domu. Można wtedy powiedzieć, że kazanie było dobre, bo było dobrze nagłośnione. Wszyscy wszystko słyszeli, a ja czuję się równie dobrze, jak przy wyjściu z domu. Dobre kazanie to jest takie, w którym Duch Święty robi z nami to, co chce, według swojej woli, a nie to, w którym my wykorzystujemy Pana Boga, aby było tak, jak my chcemy, według naszej woli. Dlatego okazuje się, czy może się okazać, że każde nasze wyjście na spotkanie jakiekolwiek, czy to nabożeństwo, czy spotkanie parafialne, czy spotkanie w gronie innych wierzących w domu, czy jakaś grupa domowa, cokolwiek, jest wyzwaniem. Wyzwaniem do tego, żeby zadać sobie trud, że oto Bóg mnie do czegoś wzywa i coś chce zrobić w moim życiu. Bardzo chciałbym poznać myśli apostoła Pawła zmierzającego do Koryntu. Bardzo chciałbym z nim porozmawiać. Jakie zmiany w jego życiu zaszły? Dlaczego zmienił akcenty w swoim nauczaniu? Co na nowo poukładał? Co odrzucił? O czym postanowił mówić? Chociaż to właśnie w naszym fragmencie wyraźnie widać. Paweł dokładnie mówi o tym, co odsuwa, jakie narzędzia stosowane do tej pory odsuwa na bok, rezygnuje z nich, a na jakie rzeczy zaczyna kłaść akcent. I jedną z tych rzeczy to jest właśnie mowa o krzyżu. Chociaż dla nas to słowo dzisiaj już może znaczyć trochę coś innego niż w tamtych czasach, to wtedy mowa o krzyżu była czymś bardzo nieprzyjemnym, czymś gorszącym. Na to nie było miejsca w rozmowach. O tym się nie rozmawiało. Nie rozmawiało się dlatego, że bardzo często było tak, że ktoś znał kogoś, kto w ten sposób ginął za swoją wiarę. Nie mówiło się o krzyżu przy różnych spotkaniach, bo była to hańba. Był to wstyd. Było to skojarzenie z czymś potwornym, mimo tego, że w kontekście Zbawiciela przynosiło ratunek. Apostoł Paweł decyduje się na wielki, odważny krok, bo postanawia w Koryncie mówić właśnie o krzyżu i uczynić ten krzyż priorytetowym tematem swojego kazania, swojego ewangelizowania. To znaczy, że postanawia mówić o rzeczach najtrudniejszych. Gdyby tak było w naszych kościołach dzisiaj, gdyby Duch Święty poruszał kaznodziejów do tego, by mówili o rzeczach najtrudniejszych dla ciebie, najbardziej wstydliwych dla ciebie. O czym mieliby mówić? Do czego Duch Święty miałby ich poruszać? I na jakie rzeczy
kazałby im zwracać uwagę. Gdyby tak było, może jest, gdyby tak było, czy mielibyśmy takie same nastawienie, idąc do kościoła, wiedząc, że kaznodzieje zostaną poruszeni przez Ducha Świętego, aby poruszyć tematy, nie mówię, że wskazywać ty, ta, ona czy on, nie, nie, ale poruszać takie tematy, z którymi zmagałem się w minionym tygodniu i to w taki sposób, żebym wiedział, że Bóg chce, abym te rzeczy zostawił, że nie mogę do nich wracać, bo ich nie cierpi w naszym życiu i nie ma dla nas, nie ma dla nich miejsca w naszym życiu. Jak wiele zmieniłoby się w przeżywaniu nabożeństwa. Ile by się zmieniło w kontekście naszych oczekiwań. Przenieśmy ten fragment teraz apostoła Pawła na grunt drugiej niedzieli, czasu Epifanii. Otóż Paweł napisał dwa, prawdopodobnie trzy listy do Koryntian, a powodem ich napisania nie były problemy doktrynalne. Koryntianie wiedzieli doskonale, że zbawienie jest w Panu Jezusie. Wiedzieli, jak ważny jest Kościół, jak ważne jest to, żeby do Niego chodzić, jak ważne są wspólne zgromadzenia. Powodem napisania tych listów były problemy związane z codziennym życiem Koryntian, czyli z tym, co dzieje się po wyjściu z Kościoła. Chodziło o ten czas od poniedziałku do niedzieli, do soboty. A były to problemy, jak pisze Paweł, jakich nawet nie ma między poganami. Trudno wręcz sobie wyobrazić, znając chociaż trochę kontekst greckiej kultury, co się musiało dziać wśród tak zwanych wierzących w zborze w Koryncie. Zbór rzeczywiście w Koryncie był pod wielkim wpływem tej kultury greckiej, której ulubionym mottem było "wszystko mi wolno". Czyli troszeczkę tak jak dzisiaj. Cały nasz świat przecież opanowuje kult powszechnej wolności i my także jesteśmy narażeni na jej wpływ. Czy tego chcemy, czy nie. I tak też to było w zborze w koryńskim. Wszystko mi wolno. I w ten sposób zbór w Koryncie stał się grupą takich w cudzysłowie wierzących ludzi, którzy swoim życiem nie tylko zaprzeczali Ewangelii, ale też potrafili zawstydzić swoimi grzechami ludzi niewierzących. I do dziś zbór w Koryncie jest ostrzeżeniem dla Kościoła, że można myśleć, że wierzy się w Jezusa i nie mając z Nim na co dzień w naszym domu, w naszej pracy, w naszym wolnym czasie nic wspólnego. I w pierwszych rozdziałach tego listu widać jak na dłoni wielką rozterkę apostoła Pawła, wręcz ból apostoła. Wie, że spora część społeczności chrześcijańska jest tylko z nazwy. Są to ludzie, jak pisze, cieleśni, ziemscy, myślący na sposób ziemski, mający serca, umysły ziemskie, zakotwiczeni w kulturze tego świata i właściwie ich sytuacja nie będzie gorsza, ale oni pociągają za sobą tych, którzy chcą chodzić z Bogiem, którzy chcą Go naśladować, którzy Go kochają i oni mają wpływ na tą garstkę, która została w Koryncie. I gdy w końcu Paweł zasiada do napisania listu, targają nim pytania i rozterki. Co zrobić, aby ci ludzie, którzy są w tym zborze, na nowo rozkochali się w Panu Jezusie. W taki sposób, aby zbudować na nowo, na podstawie Bożego Słowa i Ewangelii, swoje życie. W taki sposób, aby był tego widoczny ślad. Tam, gdzie żyją, tam, gdzie pracują, tam, gdzie się uczą, tam, gdzie spędzają wolny czas. By trudno było rozdzielić rzeczywistość kościelną od codziennej. Jak to zrobić? Co im napisać? Co zrobić, aby ci, którzy znaleźli się w kościele z przyczyn rodzinnych, zwyczajowych, kulturowych,
a nie w wyniku spotkania osobistego ze Zbawicielem, mogli i chcieli przyjąć Ewangelię. Co zrobić, aby zbór w Koryncie wypełniał na co dzień Bożą chwałę? Odpowiedź zawiera się w krzyżu i w Panu Jezusie Chrystusie tylko. Co to znaczy? Jeśli mówimy o wierze w kontekście krzyża, to w tym kontekście wczesnego chrześcijaństwa oznaczało to ciągłe umieranie. Tak jak Pan Jezus umarł na krzyżu, tak i ja też jestem wezwany do ciągłego umierania dla siebie, dla swojego ja, dla swojej pychy, dla swojej cielesności, dla tego świata, aby ciągle, na nowo budzić się do życia z Bogiem i dla Boga. To jest ten proces ciągłego umierania, czyli ograniczania samego siebie na korzyść naśladowania, na korzyść wiary, na korzyść chodzenia z Bogiem. W Jezusie Chrystusie tylko. To znaczy, że ten koryncki kościół potrzebuje powrócić do tego, od czego się wszystko zaczęło. Ktoś powie, no nie za dobrze wyszło Pawłowi to ewangelizowanie, skoro w Koryncie było tak, jak było, ale to są późniejsze czasy. Apostoł Paweł w różnych miejscach, w tych dwóch listach pisze, że Koryntianie przyjęli Ewangelię z wielką mocą i stali się prężnie działającym w mocy Ducha Świętego Kościołem. Problemy zaczęły się później, zbudowane na niewielkich kompromisach, zbudowane na płaszczyźnie różnych fałszywych nauczycieli, którzy poprowadzali ich w różne strony i odciągali ich od Ewangelii, krzyża i zmartwychwstania Pana Jezusa. Także apostoł Paweł robi wszystko, co może, aby zachęcić ich, by powrócili do Ewangelii, do Pisma. I dotyczy to całego zboru w Koryncie. Ci, którzy żyją jak ten świat, będący w zborze, potrzebują Ewangelii i odpowiedzenia na tę Ewangelię, zawrócenia ze swojej drogi, aby zobaczyć, że inaczej zginą wraz z tym światem, jeśli nie zawrócą do Chrystusa. A ci, którzy są wierzący, muszą ciągle zawracać do Chrystusa. Nie tylko wczoraj, miesiąc temu, ale dzisiaj i jutro w poniedziałek tak samo muszą zadać sobie trud, aby do Niego zawracać codziennie, wytrwale, aby ta więź zaczęła wydawać owoce w postaci życia, w którym objawia się Duch Święty i Jego moc. To znaczy, że dobre kazanie to jest takie dla Koryntian, które po wyjściu tych wierzących, czy tych, no nie tylko wierzących, ale tych ludzi po wyjściu z kościoła, zostaje w nich taki ślad, który pomaga pewne rzeczy na nowo w swoim domu, w swoim małżeństwie, w swoich relacjach z dziećmi, w swojej pracy poukładać. To znaczy, to nie jest do końca tak, że możemy powiedzieć 5 minut po zwiastowanym kazaniu, no ono było dobre czy niedobre, tylko właściwie trzeba by było zobaczyć, jaki ślad Duch Święty pozostawił w nas po danym zwiastowaniu. Jeśli rzeczywiście z innym nastawieniem wróciliśmy do domu, jeśli coś podjęliśmy jakąś decyzję, jeśli coś odsunęliśmy, jeśli coś wyznaliśmy, jeśli czegoś się pozbyliśmy, jeśli powiedzieliśmy jednemu, drugiemu koledze, koleżance, nie ma sensu chyba prowadzić tą relację, bo mnie to do niczego nie prowadzi, a najczęściej tylko do złego. Chyba muszę się od tego odciąć, chyba to nie jest dla mnie dobre pod względem mojej wiary. To jest toksyczna relacja i chyba muszę zdecydować w końcu albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie mogę kuleć na dwie nogi. Chyba trzeba się na coś zdecydować, po czymś opowiedzieć. Wydaje mi się, że do tego zachęca apostoł Paweł Koryntian, byście się wreszcie opowiedzieli za Chrystusem. Albo gincie razem z tym światem, ale piszę do was, bo nie chcę, żebyście ginęli. Dlatego czas się opowiedzieć. Czas wziąć do ręki Ewangelię i żyć w nią w taki sposób, aby Chrystusa było więcej we mnie, w szkole, w pracy, w domu. I żeby na nowo pewne rzeczy
układać. Czy znasz takie życie w Duchu Świętym, gdzie słyszysz Jego pukanie, gdzie słyszysz Jego oddziaływanie, gdzie wiesz, kiedy i na co On zwraca Ci uwagę? Czy znasz takie życie, w którym po minionym tygodniu przychodzisz do kościoła i wiesz, że to wyszło, to się udało z Panem Bogiem, a do tego trzeba wrócić i z tym trzeba jeszcze raz? Czy znasz takie życie, w którym zauważasz proces, progres, widzisz tą przemianę, którą Bóg czyni w tobie? Czy widzisz? Apostoł Paweł bardzo chce to zobaczyć w życiu odbiorców tego listu. A zatem rozumiem, że to słowo apostoła Pawła zachęca mnie i wzbudza we mnie pragnienie takiego życia, gdzie nie mogę zasłonić się tym, że jestem przecież dobrym ewangelikiem, bo chodzę do kościoła, siadam w ławce, słucham, inni są gorsi, mój sąsiad to już na pewno, a ja przecież jestem całkiem w porządku. Dobrze postępuję, a przynajmniej się staram. Nic więcej nie muszę. Nic więcej nie trzeba. Jeśli tak wierzysz, przeczytaj jeszcze Ewangelię i zobacz, czy tak jest i czy to ci pomoże w dniu ostatecznym. Rozumiem, że to słowo zachęca mnie, abym żył Ewangelią, abym na niej budował swoje życie i nie udawał, ale trwał w społeczności z Panem Bogiem. Niech to będzie nasza dzisiaj wspólna modlitwa. Amen. Pomódlmy się. Panie łaskawy Boże, widzisz nasze życie. Widzisz nasze serca. Ty wiesz, Panie, gdzie jesteśmy, czym żyjemy. Ty wiesz, Panie, dlaczego tu przyszliśmy. Dzięki za Pana Jezusa, za Jego krzyż i zmartwychwstanie. Dzięki za to, że darowałeś nam kolejny tydzień, kolejną niedzielę, kolejne nabożeństwo, dlatego że Tobie zależy na nas. I chcesz, abyśmy razem z Tobą wyruszali w drogę, w nowy tydzień. Abyśmy już nie żyli dla siebie samych, ale szukali Ciebie i żyli dla Ciebie i dla Twojego imienia. Dzięki, Panie, za moc Twego Ducha Świętego, bo bez Niego każde zwiastowanie byłoby bezskuteczne, bezsensowne. Ale Ty, Panie, i Tobie upodobało się, by zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Dzięki za to, że jesteś tutaj pośród nas. I tak bardzo proszę Ciebie o każdego i każdą z nas, abyś Ty działał, abyś dotykał, poruszał, przenikał, pocieszał, a jeśli trzeba, dyscyplinował, byśmy nie znaleźli się w miejscu, w którym był zbór w Koryncie, ale abyśmy byli prężnym kościołem, pełnym mocy Twojego Ducha, którego największym priorytetem, największym pragnieniem jest to, aby być bliżej Ciebie, aby Ciebie słuchać i aby z Tobą przeżywać każdy swój dzień, każdą chwilę. Wszystko zaczynać i kończyć w Twoim imieniu. Aby nasz przekaz, nasza wiara była autentyczna, szczera i prawdziwa w Twoich oczach i przekonywująca w oczach tych, którzy są wokół nas. Powierzamy się Tobie, Panie, na ten dzień i na kolejny tydzień. Prowadź nas w mocy Twego Ducha, ku chwale Twego Syna. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Panu Jezusie Chrystusie ku życiu wiecznemu. Amen.